Cześć, no i nastał ten dzień, półmaraton praski. O dziwo, nie biegnę na metę, podjadę autobusem, jest to około 3,8 km, więc spokojnie dałoby się podbiec, ale nie ma co energii tracić, nie ma sensu, podjadę na spokojnie, pokażę wam, jak to wszystko wygląda, całe miasteczko, natomiast koszulka tak w tym roku, bardzo fajna. Super materiału, chyba z najlepszego do tej pory. Bardzo miły i bardzo cienki. Dotarłem na miejsce, godzina 25 jeszcze. Zobaczymy na spokojnie, jak wygląda miasteczko biegowe. Zobaczcie, tak, mapka. Dosyć spore miasteczko. Natomiast co do temperatury, jest fajnie, około 20 stopni. Natomiast na samym biegu będzie między 16 a 18. Aktualnie w bluzie, w czapce. Natomiast jak będzie bieg, to już bez czapki, bez bluzy. Nie ma co żadnego balastu ze sobą zabierać. Wchodzimy do miasteczka biegowego. Tam w oddali meta. Natomiast co chciałem wam powiedzieć, to o 19:30 jest bieg na 5 km. A ja o 20:30 półmaraton. Fajnie, że też zorganizowali na krótszy dystans, no bo 21 to jest sporawo, a piąteczka to fajnie tak akurat pyknąć przed snem i spać. Biznes hulajnogi rozstawiają, żeby ludzie mogli korzystać. Dużo ludzi się rozgrzewa, biega. Zobaczcie tam w oddali. Na prawej Wojtoje, na razie mało, zobaczymy, czy gdzieś więcej jest. Moim oczom nigdzie nie pojawia się więcej Wojtoi, więc na tą chwilę bardzo słabo przy takiej ilości ludzi. W lewej przebieralnie, informacja, wolontariat, co tutaj mamy, depozyty według swoich numerków, więc jest porządek. Punkt grawerowania. Oby mój czas był dobry, lepszy niż w lutym na półmaratonie związownej. Zobaczymy. Mam plan na ten bieg. Zobaczymy. Powyżej mamy dworzec, stadion nawiązujący do Stadionu Narodowego, widzicie? Taki biało-czerwony, tak samo jak stadion. Z daleka wygląda, że jest bardzo dużo ludzi, wręcz tłum. A to dopiero początek, dopiero na piątkę ludzie przychodzą. Zobaczymy, co będzie na półmaratonie. Tu zapewne... Ha, no właśnie. Chyba wręczanie pucharów będzie. Swoje wystawki mają różne firmy. Adidas, jakaś ubezpieczeniowa i Recopol. Mamy też stoisko marki Mercedes i ładne samochody. Podejrzewam, że same mocne. No tak, AMG. Tutaj nie jest AMG. Ale ładne. Dla każdego coś, biznes się musi kręcić. Food trucki, tak. Food trucki na zawodach biegowych. Najeść się i biegać dużo więcej, zobaczcie. Tylko że dalej, dużo dalej. A rozgrzewki, zobaczcie, ile ludzi. Maksa dużo. Tutaj na piąteczkę czekają. Widzicie, strefy są rozłożone. Ustawiamy się w zależności, jaki będzie mieli czas końcowy. Mówiłem, hiper kolejki będą do toalet. Mega po prostu. Za mało tu postawili. Jeszcze pół godziny. Mercedes czeka. Asysta policji też czeka. No i Mercedesik, ten właściwy. Startowy.
strefa rozgrzewki. Pewnie bytny dźwięk, bo głośno jest, ale zobaczymy. Sporo ludzi, naprawdę. 5 tysięcy. Linia startu. Jeszcze 20 minutek i lecimy. Każdy już się przygrupowuje do swojej strefy czasowej. Ja też. Mega dużo ludzi. 5 tysięcy osób biegnie. 5 tysięcy. Jestem już po biegu. Mój rekord w lutym w półmaratonie to był 2.12. Dzisiaj pobiegłem na 1.55 z Królikiem, Pacemakerem, ale się nie udało. 1.55. Bo się udało 1.54. 1.54. Ani jednej przerwy. Moc w nogach po prostu masakra. 1.54. Jezu, jak się cieszę. 1.54. Masakra. Dobra, wracam. No jestem tak dumny, jestem tak zadowolony. Tyle czasu treningów nie poszło na marne. Zobaczcie, jaka różnica, jaki progres. 18 minut różnicy w stosunku do półmaratonu w lutym. To jest mega progres. Biegłem na 1.55. Tak z duszą na ramieniu. Wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, ale nie wiedziałem, że aż tak. Zero przerwy, nic się nie zatrzymałem. Kolka jedynie zapała między 13 a chyba 17 kilometrem. Ale ćwiczenia oddechowe zrobiłem i mi przeszło. Także super. Organizacyjnie też dobrze przygotowane. Puszczali falami co kilka minut. Bardzo dobrze, bo nie było tłoku. Byliśmy tylko jakby we własnym sosie, czyli ci biegli co... Znaczy ja biegłem na 1.55 i biegliśmy tylko my w tej naszej fali. Więc to dobre. Dużo napoi było po drodze tych stref. Doping fajny. Trasa dobrze oznakowana. Co więcej, no sprawnie jakoś, tak widać, że to mega profesjonalnie potraktowali tę imprezę. Grawerowanie też bardzo szybko. Jestem naprawdę super zadowolony. Świetna impreza. No i pogoda dopisała. Chłodniutko, dosłownie tak jakby, no nie wiem, nie jakiś mróz, ale biegło się i się czuło, że taki zimny chłodzik w pewnym momencie gdzieś tam dociera i to orzeźwiało. Bomba. Lecę odpoczywać. Super. Na razie, hej.